Jarek Jach, można powiedzieć, wymarzony debiut ligowy w nowym klubie, zakończony bramką i zwycięstwem. Tak to sobie wyobrażałem, że tak to tak zaczniemy, zwycięstwem przede wszystkim. No gol to już tam jakiś dodatek, ale fajnie, że na zero z tyłu, w defensywie fajnie, no bramka, bardzo zadowolony jestem. Cieszę się, że mogłem tak się przedstawić kibicom z Częstochowy. Trener Papszyn powiedział dzisiaj na konferencji, że nieczęsto zdarza mu się nowego zawodnika wystawiać w podstawowej jedenastce. Tobie zaufał, dał tę szansę, no i nie zawiodłeś. No, trener Marek pokłada we mnie bardzo dużo nadzieje, ja też chcę się odpłacić tak naprawdę tym. Już tydzień temu w sparingu z Koroną wyglądało to nieźle. Myślę, że będzie już tylko lepiej. Mam pewne problemy jeszcze kondycyjne, bo drużyna naprawdę super pracuje i zasuwałem jak mało kto, także to jest na pewno mocny punkt tej drużyny. Muszę się do tego szybko dostosować taktycznie i piłkarsko. Myślę, że już jestem na takim poziomie, że trener nie ma obaw o mnie. No właśnie, taktycznie. Raków jest znany z tego, że trener Papszyn lubuje się w taktyce. Mało miałeś czasu na to, żeby nauczyć się tych wszystkich schematów, które zespół trenuje od wielu lat. No i też mało było czasu, żeby zgrać się z drużyną, ale dzisiaj w tej linii defensywy widać było spokój. Myślę, że też Arka Gdynia nie zmusiła nas dzisiaj do jakiejś tam rozpaczliwej obrony, tylko momentami gdzieś tam potrafili nam troszeczkę zagrozić. Z tego co pamiętam, w drugiej połowie zawiązali jedną fajną akcję i to tak naprawdę było wszystko, co dzisiaj zaprezentowali. Myślę, że w defensywie mamy fajny kompakt i jeżeli staniemy nisko, naprawdę ciężko jest nam strzelić bramkę. W obronie wysokiej też coraz lepiej to wygląda, natomiast no, kosztuje to dużo sił i przede wszystkim tego mi brakuje, ale będę dochodził do siebie. Czasu jeszcze troszeczkę do kolejnego spotkania, więc tych treningów jeszcze trochę odbędziesz. Przed nami mecz z mistrzem Polski, z Piastem Gliwice. Wszyscy podkreślają, że dzisiejsze spotkanie było bardzo ważne, patrząc na to, że drużyny dosyć blisko znajdują się w tabeli. To chyba można powiedzieć, że taki dodatkowy wiatr w skrzydła, te trzy punkty przed starciem z mistrzem. Oczywiście, no tak naprawdę każdy mecz dla nas będzie ważny. Nie mamy ściśle określonego celu tak naprawdę na ten sezon. Myślę, że głównym celem jest utrzymanie się w lidze, więc tak naprawdę każde punkty są na wagę złota. Cele gdzieś tam oczywiście określimy podczas trwania ligi. Jedziemy na teren mistrza Polski, natomiast no, absolutnie nie mam się czego bać i wstydzić. Jak każda drużyna rozpoczynająca mecz, gramy o zwycięstwo i tak też będzie w najbliższym spotkaniu.